Kubana. Prosto z Kuby. Nie, fajny podarunek. No to powiem ci, że nigdy w życiu nie paliłem cygara. Nigdy nie paliłeś? Nigdy. Paliłem ja tak kiedyś papierosy, ale wiesz ile to było? 3 miesiące. Ja tak na święta zawsze kupuję, albo na wesele, jak u tego, u Aleksandry było wesele, ja miałem ze sobą cygarowy. Teraz na święta. No widzisz, kupiłem. W życiu trzeba wszystkiego spróbować, nie? Trzeba spróbować, nie ma tam, wiesz. I pewnie już więcej nigdy nie wypalę. Nie, no, chyba mi zgasło. Zgasło ci. Bo nie ten. Bo nie ciągnę. Nie ciągniesz, boisz się. Jak się nie zaciągasz, jest okej. Okay. To jak Indy mówiła, że wiesz, okadzasz dookoła. Prawdę mówiąc, co mnie tak, wiesz, jak teraz ludzie mówią, że się obudzili, ja się już obudziłem w roku 2000, nawet przed rokiem 2000, to był rok przed tym, czyli w 99 roku przed... To jest, Jurek, dobry moment do tego, żebym cię zapytał o pewne rzeczy i zrobimy z tego odcinek Moja droga do przebudzenia. No to jak coś, to może się zapytać, no. No to słuchaj, ja bym cię chciał zapytać o takie rzeczy. To 99 zapamiętam, ale przed tym, czy jak byłeś małym dzieckiem, jak się tam twoje życie potoczyło? Ja byłem bardzo cichym dzieckiem. Spokojnym? Bardzo spokojnym, można mnie było zostawić, ja się sam mogłem bawić się bez niczego. Wchodziłem sobie pod stół. A dzisiaj też tak jest? Też nadal. Nie mam problemu być samym. No bo twoja żona jest teraz w Meksyku. Ja nie mam problemu być ze sobą. No ale przyjechałeś do mnie, z czego się cieszę. No oczywiście są święta, no. Więc należy być też... Ale się cieszę, wiesz? Między ludźmi, bo to no. Wiesz, jest... A więc i też byłem wychowywany w takim, że mój ojciec dosyć dużo opowiada. Mhm. Bo on też przeżył, on miał brata bliźniaka. I mając chyba 17 czy 18 lat, kiedy ścinano drzewo, to drzewo przygniotło tego bliźniaka i on no wypadek zginął. Był i zmarł. O. I ten, no i w nocy, to wiesz, jak to na wsi, był dom, a oprócz tego obok, bo konie były bardzo ważne, a więc obok stajni było takie jeszcze pomieszczenie, gdzie można było spać. Mhm. Wiesz, żeby pilnować konie, żeby tam nikt nie ukradł, bo w tym czasie tak, też... Tak bywało, bo albo parobkowie tam spali, nie? I ojciec spał w tym. Sam. I w nocy przyszedł brat do niego. A więc ta pierwsza noc, jak ojciec mówi, no to on był sparaliżowany, wystraszony i w ogóle, wiesz, nie tego. A więc tylko się widzieli i brat odszedł. Następną noc znowu przyszedł brat. No i już jakaś taka większa rozmowa między nimi, wymiana czyli wymiana tych informacji, bo to nie była rozmowa fizyczna, tylko przekazy to były, że on powiedział jemu, że on jeszcze jednego dnia wróci i żeby on był spokojny, że tego, że sobie porozmawiają, że przekaże więcej informacji. Trzeciego dnia wrócił. No i trzeciego dnia już mu tam przekazał więcej tej informacji, gdzie on jest, co jest, że to jest jego ostatni dzień, że on będzie musiał stąd odejść. Mhm.
A czyli więc jeszcze ten, na tym planie był. Na tym planie tu był w pobliżu tego, że żeby się nie martwił, że wszystko będzie w porządku, że on jest też już w porządku, żeby jak tam jest, też tam przekazał, że jest wszystko w porządku. No to wiesz, to na mojego ojca zrobiło olbrzymie wrażenie. Ile miał lat wtedy? Wtedy miał chyba gdzieś 17-18 lat, bo później poszedł do wojska i brał udział w tym cudzie nad Wisłą. Naprawdę? Tak. Wow. Był wzięty do wojska. Nie wiem, nawet czy mi to nie zgasło. Zdjęcia, będziesz musiał... No, nie zgasło. I opowiadał mi też o tym, jak to tam było nad tą Wisłą. On trafił do wojsk saperskich. Mhm. A więc bardzo dobrze z materiałami wybuchowymi się obsługiwał. On jeszcze później bardzo dużo właśnie też pracował z materiałami. Już nawet po II wojnie światowej też używał to. No i mówi, w pewnym momencie, mówi, no ci Rosjanie byli bardzo kiepsko uzbrojeni. To tam bardzo szybko ten front przeszedł pod Warszawę. A więc w ogóle nie mieli zaplecza żywnościowego. To wszystko było wygłodzone, nie były dobrze umundurowane i te. A oni tam dostali z Francji czołgi też. Tam mówił, że były czołgi, gdzie on był, w tej jednostce. No i te czołgi były. Ci tam zobaczyły, że są jakieś te lufy, więc ci... Sowieci myśleli, że to są kuchnie polowe, bo to mają takie garki pojedzą. I tego. I więc kuchnie polowe, nie? I tam rzucili się na to, że to są kuchnie, a oni tam ich z tego, z karabinu maszynowego ich poczęstowali. Okay. Tam przygrzali z tego karabinu maszynowego, no to więc im się odechciało tych kuchni polowych. No i to wiesz, potem to wszystko odeszło. I to było też takie... Cud nad Wisłą. Z jednej strony było przygotowane przez tą negatywną stronę i to była olbrzymia ilość. Było przecież po stronie polskiej, w armii polskiej. Piłsudski był przecież, Piłsudski uciekł. Przecież Piłsudski gdzieś tam uciekł do swojej kochanki czy gdzieś tam i potem wiesz. I oficerowie podjęli tą decyzję. Niższej rangi oficerowie przecież to obronili, ten cud nad Wisłą był stworzony. A to w jakim, aha, to on był w artylerii? Nie, on był demolition, on się zajmował, był saperem, wysadzaniem i tak dalej. Mhm. Ale to wiesz, to są w jednostkach odpowiednie oddziały, w tej samej jednostce, ale są odpowiednio wytrenowani ludzie. Czy on się zorientował, jak ten cud nad Wisłą był, to on się zorientował, co się dzieje? No to było nad jego, na jego kierunku ataku, co było. To on nie widział przecież wszystkiego, co było. On widział ten swój region, ten wycinek, co było. On nie był dowódcą ani tym, on był normalnym żołnierzem, a więc... A on ci to opowiadał? Tak, my żeśmy opowiadali o tym. No dobra, to od ojca wiesz o takich rzeczach i on ci też przekazywał jakieś inne rzeczy, takie... Też tam były przekazywane, jak tam, wiesz, bo to było... My mieliśmy dużo koni było, tam były przynajmniej 3-4 konie, bo to było gospodarstwo, gdzie tam było chyba z 17 hektarów ziemi, a więc trzeba było je obrobić. I te konie były zaprzęgane do bryczek. I teraz jak był na przykład pogrzeb czy coś, no to jechano tymi końmi. W pewnym momencie w jednym miejscu konie stanęły dęba, nie chcą iść. O. W ogóle. No, samochód by przejechał. Samochód by przejechał, konie nie chciały przejść. No to co? No to tutaj widocznie zmarłego dusza czy coś takiego tam jest, coś się stało, więc obeszła dookoła, przeprosili coś tam tego, powiedzieli i potem konie poszły. Jakieś takie porozumienie było. Mhm. No więc były takie sytuacje, gdzie no mi to, wiesz,
do mnie to dochodziło. Że no, zastanawiałeś się nad tym, co to jest, nie? Że to nie było dla mnie obce, że coś istnieje. No później było tak, że no, ja poszłem do pierwszej komunii. No wiesz, pierwsza komunia, to tamto, no to wiesz, przez chyba 3 razy byłem tam u spowiedzi, byłem może z 5 razy u komunii, ale to wszystko mi nie odpowiadało w żaden sposób. Mówię, no co, no, iść tam, spowiadać się, jakieś, nie masz grzechu, nie masz tego, no co tam, dzieciakiem jest, no jakie grzechy masz tam? Że nie słuchałeś rodziców? No. No ale ksiądz, nie, no, no to jest grzech, no to to. Wiesz, może zwędziłeś ogórek jakiś tam. No albo coś tamtego. No i w końcu sobie pomyślałem, mówię, ja nie rozumiem tego wszystkiego. Jak dorosnę, to sobie, wiesz, bardziej to poukładam, bardziej to sobie zrozumiem. Mówię, jak dorosnę, będę miał wiedzę. A więc częściowo też później się czytaniem Biblii i tak dalej, tym też się interesowałem. To kiedy czytałeś Biblię? Jak byłeś jeszcze dzieckiem? Czy... Nie, nie, już później już. Ja obecnie też olbrzymią ilość czasu też spełniam na poszukiwaniu pewnych wiedzy. W Biblii. No, i bo powiedziałem czasami, sobie, że jak dorosnę, to będę wiedział, wyspowiadam się i tak pójdę do nieba. Okej, no tak. Trochę to jest naiwne, nie? Trochę to było naiwne, ale mówię, jak dorosnę, to sobie, wiesz, jak będzie coś w tym, to mówię, pójdę do księdza, wyspowiadam się, pójdę do nieba. Kiedy pierwszy raz przeczytałeś Biblię? To były urywki, pewne urywki. Wiesz, to pierwsze to były, przecież my mieliśmy ten, naukę religii. Trzeba było chodzić tam do 7 klasy, trzeba ale było chyba chodzić. Się wtedy Biblii nie czytało. To tam były urywki z Biblii, były takie, wiesz, opowiadania i tak dalej o tym, że Bóg stworzył, że Adam nagrzeszył, czy tam Ewa nagrzeszyła i takie te wszystkie takie rzeczy były przekazywane później. Później były inne, trochę interesowałem się buddyzmem, trochę innymi jeszcze. A to, ile miałeś lat wtedy? Jak? To już skończyłem już szkołę, a więc to już musiało być 20 parę lat. Czyli trafiłeś na buddyzm w szkole? Czy? Nie, to już to było po szkole, a zwłaszcza kiedy przyjechałem do Stanów. Zacząłem bardziej to na to spoglądać. I co jeszcze było, że jak zacząłem pracować w Meksyku, ja tam pracowałem na stanowisku inżyniera prowadzący dywizję, czyli oddział. I ja miałem superwajzera, który był wykształceniem, był inżynierem. On przez jakiś okres czasu mieszkał w Stanach, go złapano i go wyrzucono do Meksyku, a więc dosyć dobrze mówił po angielsku. I on mi zaczął mi rozmawiać na temat Castaneda. Carlosa Castaneda. Carlos Castaneda. Ja powiem ci, że ja też zaczynałem od Carlosa Castaneda. I to było tak, mnie zaciekawiło. Żeśmy dosyć dużo rzeczy tam przedyskutowali. Później kupiłem książki. No i do tej chyba niektóre książki dwukrotnie przeczytałem Carlosa Castaneda. Nie rozumiejąc obecnie, mam większe zrozumienie to, co było w tych książkach napisane z tego, ale... No bo tak chyba jest, że jak się czyta pierwszy raz książkę, to jest inne rozumienie, a potem się to rozbudowuje, nie? Czym więcej świadomość się poszerzała, tym więcej możesz zrozumieć. Można je zrozumieć. Tak samo jest z książkami Ashayany. Po raz pierwszy jak czytasz, to jest bardzo trudno zrozumieć to wszystko, co się dzieje, ale kiedy już kilkakrotnie, a zwłaszcza kiedy się wejdzie, bo przecież Ashayana zrobiła około 2000 godzin warsztatów. I to były po kolei aktywowacje pewnych volteksów, pewnej sytuacji, neutralizowanie pewnych sytuacji, co były. A więc to jest olbrzymia ilość dodatkowych wyjaśnień. To bo książki to nie jest tylko... Książka była napisana w latach, czyli w 90., potem w 2000. W 2000 zostało wznowienie,
gdzie jest dodatek do tego dany. Mhm. Ten dodatek jest dlatego dany, ze względu na to, że ta negatywna strona wycofała się z porozumienia. Mhm. I wtedy do 2000 roku ta negatywna strona powiedziała w ten sposób, żeby nie naświetlać w jakimś takim negatywnym świetle tą negatywną stronę, żeby istoty świetliste, czyli ludzie nasi, nie mieli jakiegoś uprzedzenia do nich. Mm-hmm. No ale potem, kiedy było to zerwane, Ashayana powiedziała, wszystko wywalamy i w tej drugim wydaniu, pod koniec, jest opisane. Mm-hmm. A później już jest dodatkowo omawiane, ona bardzo dokładnie, szczegółowo pewne rzeczy omawia. No, można się w tym zgubić, jak się nie jest systematycznym. Tak. Jak się nie czyta od początku, od pierwszej książki, to trudno potem zrozumieć drugi, trzeci tom. Bo tutaj jest cała sekwencja, bo masę różnych sytuacji zmieniało linie czasowe. Mhm. No więc pierwsza linia czasowa była to, że razem w tym porozumieniu Ziemia wejdzie w zniesienie razem z starą. Mhm. Nie, czyli tak, z Ertą, nie starą, z Ertą. I tego, i to porozumienie zostało zerwane, a zwłaszcza w roku 2003, kiedy doszło do przesilenia Słońca przez ten portal słoneczny, masę energii miało wejść do Ziemi i zmienić, czyli ta makaba, ta górna, miała iść do prędkości przekroczyć 55 tam miliardów na nanosekund. O, a więc w takiej niesamowicie wysoka częstotliwość. Bardzo, bardzo wysoka częstotliwość, co nasza materia by nie wytrzymała tej. Mhm. Ona by się zamieniła w energię. To by się wszystko rozpłynęło. Kolaps. Mhm. Rozpłynęłoby i był taki, ta negatywna strona miała taki program, żeby ją przeciągnąć przez środek galaktyki, przez czarną dziurę, z powrotem wrócić tutaj i ją ostudzić, czyli z powrotem wrócić do normalnego tego, ale do normalnych obrotów. Ta Ziemia by tu powstała, ale w 100% by była już oddzielona od źródła. Już by była negatywna. W tym momencie, co by się stało z istotami świetlistymi, którzy mają dużą, jak gdyby małe zabrudzenie, a dużą tego połączenia z twórcą, ze źródłem, nie? Oni by się rozpuścili, mhm. Oni by zniknęli. Jedynie te istoty, które miały duże zabrudzenie, one by zostały. I one by były, dodatkowo by wzmocniło, zasilało ten. No i wtedy by nastał pokój taki, bo wszystko by było pod kontrolą negatywnej strony. Mhm. Nie byłoby tej tego. A więc taki był plan. Taki był plan tej negatywnej strony. Ten plan nie został zrealizowany. Ten plan został przeszkodzony poprzez to, że została zablokowana ta energia na Słońcu. Ta pozytywna strona, opiekunowie zablokowali to Słońce. To nie mogło przejść. Nie mogło to przejść. Mhm. To wzrosło do dosyć dużej częstotliwości i w tym okresie, bo wcześniej była przejęta tylko 1/3 siatki energetycznej Ziemi, oni przejęli następną 1/3, a więc mieli dostęp do 2/3 mhm. siatki energetycznej Ziemi. 1/3 nadal pozostała po prawidłowej stronie. Dobra, ale ty mi uciekłeś od naszego głównego tematu, czyli od tego, jak to było z tobą. Dzięki ci za ten wywód, ale chcę cię zapytać, kiedy przyszedł ten moment, kiedy powiedziałeś sobie, wow, coś tu kurczę nie gra na tym świecie? No więc, wiesz, takim momentem był rok 99, kiedy zaczęto bardzo mocno mówić o końcu świata. Mhm. Ja wtedy jeszcze pracowałem i tam... Coś takiego to, było, no. Coś takiego to jeszcze było w Meksyku, jak pracowałem. I żeśmy tam dosyć dużo właśnie też rozmawiali. Ja też dosyć dużo już na ten temat wiedziałem, ale to jeszcze były takie...
niezupełne wiedza, co obecnie mam na ten temat. To tak jak obecnie większość ludzi myśli, że jest podział, że no, koniec świata, no to koniec świata mógłby nastąpić poprzez wybuch atomu, bomby atomowej, że ktoś tam tego planuje, że albo no są uderzenie już wtedy, komety. Tam. Uderzenie komety, ale już w tym okresie wiedziałem, że istnieją istoty pozaziemskie i ingerują tutaj. Dosyć mocno, a więc to z, też... Z czego to miałeś? Jakieś książki? Z książek. Okej. Okay. Jak to było dalej? W tym okresie miałem też, prezentowałem chyba Gwiazdę, tam jeszcze coś, jakieś takie pisma, gdzie tam dosyć dużo na to ten temat pisane. Nie, to były polskie. Gwiazda? Było takie czasopismo, tak? Ja już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że były jakieś takie czasopisma, gdzie było na ten temat. Takie czasopismo? Było coś, miałem tam takie do niektórych dostęp, a zwłaszcza moja siostra dosyć to pronumerowała czasami. Czwarty wymiar był, no, Nieznany coś Świat. Takie, Nieznany Świat, te rzeczy do mnie dochodziły. Ja to brałem to wszystko jako informację. Nie podłączałem się jakoś tak emocjonalnie do jednego tego. Czy do drugiego? Nie, brałem to jako informację. Mówię, no tak samo jak tą informację z tym kościołem i z tą pierwszą komunią. Mówię, informacje są. No, mówię, no trzeba je zostawić. Poszukać następne koła, gdzie tam będą się zazębiać, bo to jest pewna sytuacja jest tu, pewna sytuacja jest tu. No. Ale każda jest jakoś tak wolno. Nie zazębia się jedno z drugim. Ja jestem inżynierem. Tak, bo jak będziesz tylko w tą jedną, no to się utopiłeś już w tej jednej, już nie widzisz innej, nie? No, ja jestem takim, wiesz, po szkole samochodowym szkołę techniczną skończyłem, a więc dla mnie coś takiego jak te koła zębate, a więc jedno one muszą się zazębiać. Jeżeli nie są w tej samej synchronizacji, to się zęby wyłamają. To jest super przykład, to co powiedziałeś. Bo z tymi historiami tu na naszym świecie tak jest, że jak patrzysz tylko na jedno koło zębate, to widzisz tylko to jedno koło. Mhm. I to jest jakaś jedna historia. Mhm. Ale one wszystkie się zazębiają. Muszą się zazębić, nie, bo czasami są tak, że jest jakaś historia, to koło się kręci, nie jest zazębione, ale się kręci. Teraz, żeby to synchronizować, muszą one w tym samym być... Tak. Cyklu. Albo jest dodatkowe koło, które musi tam wejść, tak? I pociągnąć je, albo muszą się albo do siebie... Tego. A więc jeżeli nie znajdę coś między nimi połączenia, to mówię, to niech sobie tam kręci się, zobaczymy. Może to jest jakieś kiedyś osobne koło, które nie pasuje do całości do kreacji. No. Nie? No. To takie miałem założenie. No i to też tak mi nie pasowało, ten koniec świata. To tamto i potem był na 9/11. Aha. No to już było niedługo, bo to od 99 mówisz, tak. Pierwszy taki moment, aha, potem książki i 2001 to już za dwa lata. To już wiedziałem. Ja naocznie widziałem to, czyli nie naocznie, ja widziałem w czasie na ekranie telewizora. Ja też. W tym samym czasie to oglądałem. Ja to w Polsce widziałem. No. Wtedy była Krystyna, którą poznałeś, siostra Lucyny w Polsce. No i myśmy włączyli, żeby zobaczyć, co tam nowego, nie? W dziennik. A oni na żywo nadawali wtedy, tak, że już pierwszy już był. Pierwszy był. Pierwszy był i naocznie widzieliśmy ten drugi, nie? Moi drodzy, w tym miejscu musiałem przerwać naszą narrację, naszą opowieść. I domyślacie się, z jakiego powodu zaczynamy rozmawiać na tematy bardzo wrażliwe tutaj na YouTubie. Całość naszej rozmowy jednak możecie zobaczyć, ona nie została ocenzurowana i znajdziecie ją na kanale Locals Ziggy Texas albo Ziggy Angels. Nie będę palił, nie, ale powiem wam, że z przyjemnością
Jednego kubańskiego zapaliłem. Jednego kubańskiego z tobą dzisiaj na rozmowie wypaliłem. I to była fajna niespodzianka i prezent od ciebie. Dzięki. No, pod tym. Bo to jest kolejny krok na twojej drodze do przebudzenia, nie? No to nie. Jak to było? Jak to było? Ja nie uważam, że się przebudziłem, ale to jakoś tak wszystko razem szło, że to się. Ale wiesz, bo to jest te budzenie to nie jest jeden moment, nie? Nie. To jest wiele momentów po drodze. To jest nie? Od początku, od mojego, jak te. I co, jak ja to usłyszałem, no to zacząłem szukać. Mhm. Mówię, no coś tu jest, czyli ja mam olbrzymią ilość kół zębatych. Mhm. Z różnych dziedzin, wiedza to jest wiedza, dziedzin. To jest i wiedza jak fizyka i to wszystko, żeby teraz mi się zazębić, to mi właśnie ta informacja od Ashayany weszła w takim dużym kole zębatym, które bardzo ładnie się synchronizowały z pozostałymi kołami. To jest super przykład, Jurek, bo popatrz, często jest tak, że my trafiamy na jakąś część wiedzy, ale te kółko obraca się w lewą stronę, nie? Mhm. A potem trafiamy na drugą część wiedzy, a te kółko się obraca w prawą stronę, nie? Mhm. I mówimy, o, to ta, albo ta jest fałszywa, albo ta jest fałszywa. Mhm. Okazuje się, że tu brakuje tylko kółka pomiędzy nimi. Może być tak, nie? A może być fałszywe. Okej. Okay. I wtedy... Nie z tego mechanizmu. Nie z tego mechanizmu. O, masz rację, że nie z tego mechanizmu. Ale ja nie przewracałem uwagi. Ja patrzyłem na informacje. Mhm. A więc nie wyrzucałem tej informacji, nie wyrzucałem tamtej informacji. Mhm. Jeżeli teraz jedno kończyło się w lewą stronę, teraz drugie w prawą stronę, widzę, że to koło idzie w tą stronę, to tamto musi być w lewo. To musi być w lewo, I, tak. I teraz patrzyłem, ktoś dzwoni tam. Odbieramy. Są święta. Nie, to na fałszywe. Okej. Okay. Tak, bo to wiesz, jeśli to się obraca w tą, a to w tą, no to nie może pasować kółko tutaj takie, bo ono by stanęło, zatrzymało. No, zęby by wyleciały, no. Coś by się tam działo, albo no. Całość by się zatrzymuje. A więc to jest takie, no ja jestem technikiem, a więc porównuję to ale mogą, od układu mogą brakować, samochodowych. Mogą brakować dwa kółka i wtedy to może zagrać, nie? To wtedy jak jest coś między jednym a drugim, jakieś kółko wejdzie i tam to było, jest połączenie, to wtedy... obraca w lewo, to się musi obracać w prawo. Prawo, tak, i to potem łączy się, bo to musi się razem wszystko mniej więcej zazębiać, bo inaczej to no jest trudne. A czasami są tak, że są te informacje... Ale to jest, wiesz, ważne dla naszej widzów, żeby nie odrzucać informacji, tylko dlatego, że ona ci dzisiaj nie pasuje. Tak. Zostaw ją, przyglądaj się, trafisz kiedyś na ten brakujący element. Jeżeli później nie będzie znaleźć to podstawowe kółko. Mhm. Mhm. Jeżeli znajdzie się to podstawowe kółko, to potem, jeżeli są jakieś obok kółka i one się bardzo ładnie zazębiają, to wtedy jest wszystko dobrze. Jeżeli jakieś kółko jest zupełnie odchodzi od tego, no to zostaw ją, niech ona tam sobie krąży. Może to jest zupełnie inny system, który... Czasami ja też się przyglądam temu systemowi, po co on służył, ten system. Tak, do czego on jest, no. No. To jakie kółko było następne u ciebie? Co się tam, co potem znalazłeś? No to jak znalazłem Ashayanę i kupiłem książkę i zacząłem sprawdzać, czy rzeczywiście to jest to kółko. I Ashayana dokładnie wyjaśnia, co się stało z tymi wieżowcami. Okej. A więc tutaj zacząłem to studiować. Oprócz tego Judy Woods. Judy Woods od razu, nawet ona wystąpiła do sądu amerykańskiego o fałszerstwo tego... Tej narracji. Tej narracji, bo była specjalna komisja i był raport. I ona stwierdziła, i ona wystąpiła do sądu, że ten raport jest sfałszowany. To zostało od razu odrzucone, ona tego. Ale ona w tym okresie zrobiła chyba ze trzy YouTube program, a jeszcze w tym okresie YouTube nie,
cenzurował. Nie cenzurował. Mhm. A więc to też było dobre, że wiesz, te informacje mogły przejść. I Judy Woods w swoim tym programie, w tym, bo ona jest ekspertem, czyli od fotografii, patrząc na fotografię, ona mogła znaleźć, co się wydarzyło. To tak. No dobra, ale to wiesz co, to odejdźmy może od Łotej Senty, bo to warto kiedyś zrobić taki specjalny odcinek na ten temat. Ja bym chciał jeszcze te kółka poszukać, które znalazłeś dodatkowo. Po World Trade Center. No po World Trade Center, jak znalazłem, wiesz, zacząłem szukać, czyli takim podstawą było właśnie znalezienie połączenia tego, co się wydarzyło na 11, wytłumaczenia tego i Ashayana to wytłumaczy też w książce, w ostatnim tym i później w wykładach. A więc to mi zaczęło potwierdzać to, co Ashayana mówi, no, że to jest coś poważnego, że trzeba się tym dosyć poważnie zainteresować. Następnie co? Zacząłem zakup, bo znalazłem jej portal, znalazłem jej ten stronę website, internetową. Stronę internetową i ona sprzedawała tam swoje wykłady nagrania. na dyskach, nagrania były na dyskach. No ja postanowiłem zacząć wykupować. Mhm. Bo mnie to coraz widziałem, że to jest coś poważnego, że to jest, to nie jest tak, to nadal trzeba to przestudiować, porównać z innymi informacjami, z innymi kółkami, które mogą się zazębić z tym głównym kółkiem. Że wiedza kosztuje. No wiedza kosztuje. Ja wydałem na to około 12 tysięcy dolarów. Wow. Żeby tego, oprócz tego nawet myślałem jechać na jeden z takich wykładów, bo ona, i to były w różnych okręgach świata, w różnych regionach świata, gdzie no, to kosztowało, czasami taki wyjazd by kosztował około 10 tysięcy dolarów. Mhm. A więc ja nie miałem tyle pieniędzy, żeby to wydać od razu, a więc w przeciągu tam 4 lat ja po prostu kupowałem... Kompletowałeś to. Kompletowałem, przesłuchiwałem to, kompletowałem. Czy tam ci się już ta wiedza tak ułożyła całkowicie, czy jeszcze miałeś jakieś elementy brakujące? To znaczy później to tylko rozszyfrowanie kółek pozostałych. Co jest prawda w tych kółkach, gdzie te kółka mają jeszcze inne kółka, które zupełnie zakłócają to. Były brakujące elementy? No, to znaczy, no niestety nie znalazłem brakujących elementów. Z tym głównym kółku to wszystko by się, ja nie znalazłem, żeby połączyć z innym kółkiem przez jakieś dodatkowe kółko. Jeżeli to wchodziło, ale czasami było tak, że w tym kółku były jakieś, czyli były inne obroty, powiedzmy, tego kółka, nie było dokładnie tak samo, czyli tam były jakieś takie dodatkowe zabrudzenia. Przypominam, że my tu mówimy po prostu o porównaniu wiedzy, zdobywania tych różnych informacji do takiego mechanizmu do kółek, żeby... które się zazębiają ze sobą. I to jest moment, w którym po prostu no, trzeba tego szukać, nie? Tak. Czy wiedza, która... Bo to był mniej więcej rok 2005, 2006, 2007, 2008. Ale potem przyszedł rok 2012. No to więc przed rokiem 2012 było wiadomo, że będzie dosyć gorąco. Mhm. Że będzie atak. Ja byłem tu w Stanach wtedy. 21 grudnia byłem w okolicach Tucson. I to było też zaprojektowane przez tą negatywną stronę. I to zostało przyhamowane też. Przehamowane tak, że nie doszło do tego, tylko że zostało jak gdyby podzielone w tym okresie ta tarcza energetyczna, która podtrzymywała tą energię i tą drugi, czyli ta pierwsza linia czasowa zmieniła się w drugą linię czasową i ona by istniała, czyli tu chodziło o przez ślizgiwanie się naszych dusz między polami reinkarnacyjnymi i dostanie się do Erty i razem z Ertą wznieść się razem. Mhm. Taki był ten program.
I teraz, ale to też było zależne od tego, jak ten program bioregenezy Anunnaki, którzy weszli w to, będą podtrzymywać czy nie. I to była tarcza energetyczna, która właśnie podtrzymywała. W tym okresie doszło do podziału. Czyli znowu się wycofali. Znowu to wszystko się rozsypało. Podobna sytuacja nastąpiła 2000 lat temu, gdzie Joshua 12 razem z Joshua 9 miało razem prowadzić do naprawienia pól energetycznych tu w Ziemi. To zostało jak gdyby rozerwane i nieskończone to. Mhm. To wszystko było przesunięte do roku 2000 roku. I teraz to już było wiadomo, ale to zostało utrzymane i opiekunowie weszli z nowym programem w tym okresie. Mówisz o 2000 lat temu? Czyli nie, w 2012, tak. Okay. Czyli tam został podział. Ten podział został fizycznie między Ashayaną a mężem Mike'em Dean. Bo Mike Dean reprezentował tą stronę bioregenezy. I to spowodowało podzielenie tego pola, które podtrzymywało tą energię do tego wzniesienia, do ten. No i opiekunowie już weszli w ostatni, jak gdyby fazę, już ostatnią ten, aktywowanie Nomidzin. Tutaj na planie fizycznym to spowodowało też dojście w końcu do rozwodu. Do rozwodu między innymi. I tak. Do rozwodu i to jest fizyczne, jak gdyby zamanifestowanie się tutaj na Ziemi, a energetycznie podziału tych energii, które razem ze sobą współpracowały, gdzie ta energia no, nie była już w stanie osobno, jeżeli masz coś, co razem współpracuje, wbija ci nóż w plecy, no to wtedy już jest tak, zupełnie co innego, rozpada. To się rozpada. Ale opiekunowie już przewidzieli wcześniej, bo zasiew trzeci na Ziemi istot ludzi, rasy ludzkiej, on miał zaimplantowany Nomidzin. On był zamknięty, niewidziany, on był tak jak gdyby przechowywany razem z tym. I obecnie jest taka sytuacja, że ten Nomidzin jest aktywowany. Ten Nomidzin będzie powodował to, że jest aktywowane plazma. Dodatkowy organ na skórze, który będzie wytwarzał plazmę. To ją trzeba też, obecnie jest w późniejszym czasie będziemy wiedzieć więcej. Obecnie no to jest w początkowej takiej jak gdyby fazie tego aktywacji. To nawet naukowcy znaleźli Scytium, to nazwali. Scytium, ten nowy organ, który się wytwarza nie na wszystkich istotach, ale są ludzie, którzy mają to. Te Scytium wytwarza pole, czyli jak gdyby ciało plazmowe, które w przyszłości może przejąć twoją całą świadomość tu stąd i przenieść ją na nową ziemię. I teraz jest tak, że ze względu na to, że Słońce jest uszkodzone, to było w roku 2003 roku, kiedy starano się znowu czyli jak gdyby przejąć Ziemię, przesłać przez Słońce olbrzymią ilość energii i wprowadzić Ziemię, gdzie Makaba by, ta górna by wirowała z prędkością ponad 55 tam miliardów na nanosekund, co obecnie jest wirowana 33. A więc to by było zwiększyć. Dlatego też w Stanach było zawsze 55. 5, 5, 5. 55, nie, szybkość na tych, na highway'ach.
Aha, i numer telefonu, ten fałszywy, zaczyna się zawsze na 555 niby, nie? To... Nie wolno go używać, on jest nie do używania. Nie do używania. 55 to było właśnie jak gdyby takie wzmocnienie tej informacji, że to 55, że to taki symboliczny taki przekaz. Ale nie doszło do tego, więc Ziemia nie przeszła tego fałszywego wzniesienia. Następnie niemożliwość wzniesienia prawdziwego, a więc to były zmiany dróg czasowych, tych linii czasowych. Linii czasowych, tak. Także w roku 2012 zupełnie doszło do nowego programu i właśnie ten program jest... jesteśmy w tym programie. Programie jesteśmy obecni. Fajnie, kurczę, no długa opowieść z przerwami dla naszych widzów, ale wiesz co, tak sobie myślę, że postanowiłem, że część tego puszczę na YouTube, ale ocenzuruję. Natomiast tych wszystkich widzów, którzy chcą znać całość tego ekskluzywnego programu, ja zapraszam na Locals, Jurku. Tak to zrobimy. No jeszcze drugie jest, że możesz książkę napisać. I to wiesz, ja ci pomogę. Ty znajdziesz pewne rzeczy, trzeba by było znaleźć. Pewne dokumenty. I na przykład na 11 możesz bardzo dokładnie to opisać. Jak to się stało, dlaczego to się stało. Bo tam był portal. Mhm. I głównie chodziło o uruchomienie tego portalu. Mhm. Ten portal był zamknięty. Wszystko przed nami. Tutaj warto by było powiedzieć w tym programie też, że dużą pomoc daje nam igła, która współpracuje z tobą. Tak. Teraz też ze mną, bo piszę na Netify artykuły, te, które macie do oglądania na jej kanale. Bardzo zdolna dziewczyna, ja ci powiem, bardzo, że bardzo zdolna. Bardzo. Potrafi... U niej to się tak otwarło błyskawicznie, bo to jest osoba, która półtora się obudziła roku. Półtora roku temu. Ale myśmy dzisiaj z nią rozmawiali, ty z nią dużo rozmawiałeś i ona ma pewien program, plan i możemy tu powiedzieć chyba o tym, że potrzebuje was do pomocy. O co chodziło, Jurku? Tu chodzi o współpracę, a zwłaszcza z nią i ktoś, kto umie grafikę robić, jakieś rysunki i tak dalej, to by było bardzo pomocne, bo ona bardzo ładnie pisze, ale nie ma pojęcia o grafice. Mhm. My w zamian możemy dać prywatne, powiedzmy, odpowiedzi na pytania, rozmowy, a więc tu i staramy się jakoś tak powiązać istot, którzy są zainteresowani w tej dziedzinie, żeby razem połączyć to razem. Jakbyśmy to zrobili, to się nad tym zastanowimy, ale myślę, że dobrze by było napisać, no twój mail ludzie znają, bo będzie pod filmem, mój mail znają. Tak. Nie będziemy na razie tego robili bezpośrednio do igły, ale zrobimy to tak, że będziecie mieli okazję, jeśli jesteście gotowi na taką współpracę, macie zdolności graficzne. Znacie AutoCady albo podobne programy 3D, to zapraszamy was do współpracy. Potrzebujemy takich wolontariuszy. A w zamian będą mieli dostęp do wszystkich materiałów. Do mnie osobiście mogą porozmawiać, zadać pytania. Tak samo do... I tu się zastanawiam, że możemy to na Locals też zrobić, bo tam mamy możliwość zrobienia tego, takich bezpośrednich rozmów. Dlaczego to tak robimy? Bo słuchajcie, pewne grafiki, które posiadamy, one są copyright. One są copyright i nie można ich użyć bezpośrednio. I ja to rozumiem, chociaż też tak myślę, Jurku, że ten czas, kiedy jest copyright, odchodzi, on odejdzie. To nie jest w porządku, bo prawo do takiej wiedzy powinni posiadać wszyscy ludzie na Ziemi. Ale jest tak, więc prosimy o ludzi, o to, żeby ci ludzie zgłaszali się po to, żeby te grafiki opracować na nowo. Prawda? Tak. I jakąś pomoc też mogą... Jakąś pomoc, no bo nie da się wszystkiego zrobić. Czasami tłumaczenia. No.
jest masę filmów, możemy to przetłumaczyć, możemy zupełnie w innym... To by się stworzyła taka grupa, ekipa ludzi, którzy by współpracowali razem. Którzy są zainteresowani tą nauką, którzy są w jakiś sposób... Kompatybilni. Te kółeczka się zachodzą ze sobą. Tak. Ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Fajnie w ogóle, że wpadłeś gości, bo myśmy mieli taki plan, drodzy widzowie, że dzisiaj z Jurkiem sobie po prostu na luźno tak sobie porozmawiamy. Przy cygarze kubańskim. Ale doszliśmy do wniosku, że na pewno zejdziemy na tematy wspólne. No to szkoda by było, żebyście tego nie mieli w postaci filmu. No i tak ten film się właśnie nagrał. Jurku, dziękuję ci bardzo. Ja też tobie dziękuję za tą informację. I dziękuję za cygaro. Pierwszy i dziękuję życiu, słuchaczom. Prawdopodobnie ostatnie. No, jeszcze będzie, będą okazje. Ale... Ja tak zawsze na nowy rok okadzić wszystko, bo ten dym wypędza... Nie ma tych wszystkich energii. Energii złych. To, co mówiła Indii. Ona Indii fajkę pali. Ona pali fajkę i odpędza... My też dzisiaj nie zaciągaliśmy. A mieliśmy dzisiaj bardzo dobre intencje, dlatego... No. Okej, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. No i wszystkich wolontariuszy, ochotników, którzy chcą, nie wszyscy naraz, słuchajcie, nie wszyscy naraz, po kolei zapraszamy Was do współpracy. Jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję. Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.